Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Mam dzisiaj nowego, pięknego pilota. Przygotowana do tańca z Liną? Tak. Dobrze, zobaczymy. Co tu się dzieje? Co tu za afera się kręci? Tyle świecących samochodów jeździ. Proszę Państwa. Widzę, że przygotowałeś sobie overoutowe buty. No, widzisz, ale lakierki. No i elegancko było, to będzie się strzepywało fantastycznie. No. Taka karawana dzisiaj przyjechała. Jerry już oczywiście musi jeść od rana. Chyba. Dalej na keto, czy już nie? Oczywiście. Tak? Kinga, ty też? Coś schudłaś chyba. Jak widać. Nie, on schudza na dwójkę. Nie, ale wydaje mi się, że trochę ci spadło. Kinga chudnie dobra. Tak to wygląda. Dzień dobry. Ja to wiem, kiedy wejść, nie? Taka jest ekipa właśnie. Dzisiaj u mnie w samochodzie. Proszę bardzo. Dobra, smaczkujemy. Smaczkujcie, smaczkujcie, ja wiem. Zdrowie kierowców. Dziękuję, dziękuję. Co się stało? Ciepły płyn. Ciepły hamulec. Hamulcowy? Jest. Z tyłu, tam leci. Przy kole z tyłu. Po twojej stronie, Przemysła. Tu. Trzeba go zakuć. Ma być zakuwanie? Łódkiem, no po prostu. Zagiem z sklepem, nie? Ale jak przy otwartych drzwiach można, bo ale się wentyluje. Smaczkujemy. Smaczkują sobie. Powiedziałem, że się nie pije w tym samochodzie, on ma dobre zwyczaje. Kasandra, masz już ładną kurkę, pokaż jaki ma scyzoryk. A mam. Wyposażyłem, nie? Uczyłam się go obsługiwać. A, kurde. Przygotowana jest na wyjazd? Kurde, tak. Patty, a ty pokaż scyzoryk. Masz nóż. Patty, co ja mówiłem, nie pije się w tym samochodzie? Nie mam. No ale bez scyzoryka? Nie macie scyzoryków na wyjazd? Szanujmy się. No nie. No każdy powinien mieć scyzoryk. Nie masz scyzoryka. Jakbyś musiała walczyć z niedźwiedziem czy coś. Ja ci pożyczę. Małżonek mnie tak dżeta? Co wy się tak dżeta? Jezu. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Delikatnie. Ale to czyta książkę. Co ty? Delikatnie w wąwóz tam sobie jedziemy. O, modern talking? Nie, Sissy Catch, kurczę. O, jak fajnie, ho, ho, ho. Och, och, dziura. Lekka dziurka. Ojejku, jejku. Ale jak oni przejeżdżają tą bulwarówką, to nie lękajcie się, damy radę. Wow, wow, wow. Ja mam łańcuchy jakby co, jesteśmy kryci. Jak nie zakładasz. Nie, od tego mam pilotów. Trzech aż. Tak więc ja siedzę w cieple. To jest komenda. Dziewczyny, zakładajcie. Zakładajcie łańcuchy i się dzieją same sprawy. Ale my na posteriu polewamy. Chodź tu, Max. Gerard, no, Gerard, no co, to, to zobaczysz, co tam jest. Po to musisz tam wjechać, żeśmy wiedzieli, co tam jest. Nie sraj żarem, wyciągniemy cię. Nie z takich opałów już żeśmy cię wyciągnęli. O, bez... Tyle wyciągarek. Na Ukrainie się zjeżdżało, nie wjeżdżało. Wyciągniemy cię. No właśnie wziąłem kamerę, żeby coś się działo, a nie. Znaleźli sobie dziurę, to nie Ukraina. Dziura z wodą i będą jeździć. Płota, a nie omijać płota. Słuchaj, jedziemy trasami na legalu, więc się nie da. No tak. Nie ma tak, czy przyjedziemy, czy nie, czy tylko wkręt. Pierwszy jedzie ten, potem Marecki ty. Dobry! Już myślałem, że będzie nudno. A tak to mamy 2 godziny wyciągania. Ja tu jestem. Misiek, szykuj się! Dawaj fotele! Dawaj fotele! Dawaj fotele! No dajesz! No da radę, przepchniesz to, człowieku! Ale to dzisiaj jest wyjazd bez wyciągarek. Ale wyciągarka zepsuta. Mam wyciągarkę, ale mam rozładowany akumulator akurat. Jest kłopot. Gerard, do przodu czy do tyłu? Próbuj do tyłu w takim razie. No to piloci, wyjazd.
pilot wychodzi podłączyć wyciągarkę. Masz blokadę z tyłu. A masz blokadę? Nie ma? Nie ma blokady. A, to bez blokady chciałeś? No to szacun. A spróbuj tak poruszać troszkę, ale do tyłu, do tyłu. Do tyłu, nie do przodu, bo z tyłu masz fajno. Prawo, prawo. W lewo, przepraszam, w lewo. A nie ma blokady z tyłu? Teraz. Rozjebana. Przesiąść go do tyłu. Misie. Ale niewiele brakowało. Masz jeszcze szansę. Może większy rozpęd, to byś to przepchnął. Jest opcja, że cię przeciągniemy, ale przodu, tylko do przodu nie? Jest opcja taka. Do tyłu nie da rady. No kto tu jest pilotem? O, i tylko komendy. Pilot musi wykonać swoje zadanie. Wodery. Ale nie wiem, czy normalnie wyjdzie do spiedzy. Chyba się poślizgnie. Linkę i do przodu. No to w zasadzie trasa nam się kończy, więc możemy się to chwilę pobawić, nie? To możesz się polać, bo to chwilę zejdzie. Kolega się w tłum wtopił. Ten sznurek z przodu do jakiegoś drzewka. No jest prawo na maksa, nie? No to jest za... wstryknie aż. No czuć, że coś przeskakuje. A sprzęgiełko masz włączone w wyciągarce? Nie, bo tam wkrąca na to. Jak się odbyć z tej wody, nie masz innych butów, rozumiesz? Dobra, ciągnij, rozwijaj. I tam go za tą szeklę z tyłu. Wiesz, tam co mamy, czy to eksperta od obrony, zamienić, już wiesz. No już kurwa kilka razy się wyciągaliśmy, tak więc mniej więcej wiem. Zawijaj. A ty pomagaj kołami. No może tak być. O, odkleja się już. Elegancko. Ale on tył ma wyłączony w ogóle. To powietrze. Tak, będzie tą małą oponę gdzieś. Aha. Pół powietrze. Brawo! Pojechał przez radio! Co to wyjeżdża? Nie widać żadnych tych strat. Bo coś jakby powietrze schodziło z tej opony. No i zobacz, czy wyjedziecie teraz. Co? Pojedź jeszcze trochę do tyłu, Misiek, wiesz? Na płaskie już odjedź. Czekaj, uważaj, uważaj. Wyprowadzanie na spycie. Może jeszcze nie wyjecha. No, wyszła bestia. Może z drugiej strony spróbuj. No, ale kierowca jak odważny, podjął próbę. Duży aplauz. Respekt na dzielni. Drugi zawodnik z jajami. Chociaż nie wygląda, bo to Kinga. Ale ona powiedziała, że przejedzie. Na 100%. Po kolana! No gdzie tu jest? 2 metry. Jakbyś miał blokadę z tyłu, to byś poszedł. Nie, ale to mnie już przodem trzymało. Tak? Bo za wolno wyjechałeś i wydaje mi się, że też ci nie trzymała ta blokada. To być może, nie wiem, ale wiesz, jak, zawodami... jak cofałeś... Tak, to nie robiła w ogóle. Kinga ma wszystkie blokady i może jechać. A ktoś tu już się dobrze sklinowało. Chodźcie tu wszyscy, nie, Kinga! Ja podjadę tu samochodem i go zaciągnę. No jest zawodnik. Sprawdza pryskiwacze. Strategia. Marecki, czyli tradycyjnie otwierałeś tam sprzęgiełka.
tradycyjnie odpiąłeś sprzęgiełka. Prawie dała radę. Jeszcze mów przez młodego. Mam tam wyjadę za niego. A zobacz do tyłu. A czy jechałaś jedynką czy dwójką? Co tył? Wyciągnij jeszcze raz pojadę. O, to mi się podoba. Wyciągnij ją jeszcze raz lepiej. A przód nie robi w ogóle. A masz blokadę z przodu? Może prądu nie ma? Nie ma się, prąd jest. Otwórz maskę. Możesz wyjść. Cała zima na naprawę, Jerry, ty byś się nudził. No próbuj. Próbuj! Próbuj, próbuj, próbuj odpalać. Uwaga, Marecki. W ogóle tak bym uderzył całkowicie wszystko. I od razu się awaryjne włączają. Tak, bo spada na pięcie, to jest prądem i tak. Nie, ale do kremy dokręcone? Który jest główny Jerry akumulator? Tamten. Dziewczyny, co robicie? Mamy... Tu... takiego... Gorzej! Co, żeście już wypiły? Matko kochana jedyna. Mamy dwie. Jeszcze o, trzy, przepraszam. I jeszcze mamy pokażę. Ale to wszystkie są gruszkówki? Tak. Ale to na tą stronę? Będzie wyszła? Nie, jeszcze bardziej. Jedziemy na wyciągarce z Kingą. Dobra, druga próba. Pierwsza nieudana. Zobaczymy jak druga. Do przodu czy do tyłu ją wyciągamy? Razem to już przejdzie. Drugie wejście. W moją stronę kręć, o dobrze. I pomagaj kołami prawo-lewo.
jeszcze raz, czy mam zwijać ciągarkę? Kinia, to jest do 3 razy sztuka. Teraz wody tłucze, to by było lżejsze. Czemu cię tak wylewa? No bo się wlało. A jak się wlało, to się wyleje, to w ogóle nie problem. Dlatego było za ciężko. Nie mamy jakichś resztki mineralnych, żeby tak się. Ale wiesz, żeśmy tu przyjechali na jeden wieczór? Ja w tą walizkę się spakowałem na 14 dni do Brazylii. I to faktycznie to tam. A ja się zastanawiałam... A ty na jeden wieczór wziąłeś tą i jeszcze też 3 dodatkowe. Nie, nie, to jest tylko moje. Patato 1921, szturumbas? Jeszcze nie degustowałem. O. Degustowałeś takie? Nie. U nas Hortensia Platinum jest cały czas. A to jest? A to jest patato. Ziemniaczany. Ale to do... Jeszcze raz! 100 lat, 100 lat, niech żyje nam! 100 lat!